Panie komendancie, dowódca uroczystości podkomisarz Milde melduje gotowość do uroczystego rozpoczęcia szkolenia zawodowego podstawowego. Witam serdecznie w Szkole Policji w Słupsku. Witam również w szeregach policji, w których jesteście Państwo od niedawna. Szanowni Państwo, na początku pozwólcie, że oprócz Was powitam również swoją kadrę, ale przede wszystkim naszego gościa na uroczystości. Chociaż nie wiem, czy nie bardziej jednego z nas niż gościa, bo jest nim ksiądz Dawid Fuławka, który jest naszym kapelanem i którego również będę prosił o zabranie głosu. Korzystajcie z jego wiedzy, z jego doświadczenia. Wasz pobyt to jest pobyt półroczny. Wiele ksiądz, myślę, że może tutaj Wam pomóc w różnego rodzaju Waszych problemach życiowych. Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, naprawdę mamy profesjonalnie przygotowaną kadrę dydaktyczną. W związku z tym tutaj już w tej chwili zwracam się do Was o to, abyście wykorzystali ich wiedzę, wykorzystali ich umiejętności, bo tą wiedzę i umiejętności mają olbrzymie. Myślę, że już w zasadzie jutro bardzo mocno się o tym przekonać. To oznacza również, że będziemy od Was bardzo dużo wymagać. Będziemy od Was bardzo dużo chcieli wyciągnąć cech pozytywnych. Wiemy dobrze, już mamy takie doświadczenia zapewne, że w życiu są sytuacje, które są trudne moralnie, etycznie i czasami nie rozwiążemy ich tak prosto. Czasami potrzeba odwołać się do wiary czy do prawa Bożego. To jest życie, niesie różne sytuacje, różne wydarzenia. I życzę tutaj słuchaczom, by rzeczywiście kształtowali się zawodowo, profesjonalnie, bo mówimy o rzeczach bardzo poważnych, ale by też kształtowali swojego ducha, swoje serce, rozwijali swoją wiarę. Bo wtedy rzeczywiście życie człowieka jest pełne, jeżeli ma odniesienie do prawdy obiektywnej, do prawa Bożego.